Wpadka w Dzień Dobry TVN. Po co zaprosili takiego gościa? Ja trochę źle zrozumiałem, po co jestem zaproszony. W programach na żywo nie trudno o wpadki. Czasami zdarzą się one również w porannym programie Dzień Dobry TVN. Ostatnio doszło w nim do niemałej gafy, kiedy okazało się, że jeden z gości zaproszonych do studia nie wiedział, po co się w nim tak naprawdę znalazł. Mowa była o cenach miejskich toalet, a gość jest komikiem. Ostatnio do programu Dzień Dobry TVN, w którym rozmawiano o miejskich toaletach, zaproszono komika Wojciecha Fiedorczuka. Komik nie wiedział, dlaczego został zaproszony do studia. Wpadka w Dzień Dobry TVN. Gość nie wiedział, po co go zaprosili. Podczas czwartkowego wydania DDTVN, które prowadzili Anna Kalczyńska i Andrzej Sołtysik, rozmawiano między innymi o cenach za miejskie toalety. Po tym, jak zaprezentowano reportaż na ten temat, na kanapę w studio zaproszono komika i stand-upera Wojciecha Fiedorczuka. Chodzimy, lubimy nawet. Żona z dziećmi ganiają czasem do toalety i to się sprawdza. Zrezygnowaliśmy przez inflację z restauracji i chodzimy raczej do toalet, bo jest taniej troszeczkę, przyznał Wojciech Fiedorczuk.